Ekscelencjo, najdostojniejsi księże biskupie, Laszlo Biro, biskupie polowy z Węgier, drodzy bracia w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym z księdzem prałatem, tutejszym proboszczem na czele, szanowni czcigodni, członkowie rodzin poległych pod Smoleńskiem, z panem prezesem. Szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki, gospodarczego i finansów, szanowni związkowcy, z Solidarnością w tle, druhny i druhowie, harcerki i harcerze, dostojne poczty sztandarowe, droga młodzieży, ucząca się i pracująca, albo szukająca pracy poza granicami, mieszkańcy wsi i miast,
słuchacze i oglądający telewizję Trwam i Radio Maryja, ojczyźnie i poza jej granicami, warszawianie i goście. Dobiega końca drugi rok od straszliwej katastrofy, dla której nazwę trudno znaleźć. Niełatwo jest ją zakwalifikować do jakichkolwiek temu podobnych wydarzeń. Wyjątkowo ciężko przychodzi docieranie do prawdy. Prawdy o tym, co wtedy, owym dwukwietniowy ranek, stało się na lotnisku pod Smoleńskiem. Ale człowiek ma naturalne prawo do pamięci i trzeba to brać pod uwagę. Ksiądz kardynał Stanisław Ryłko podczas pielgrzymki młodzieży do Loretu podkreślił z mocą znaczenie pamięci. Odnosi się do wszelkich środowisk, środowisk ludzkich, ta bowiem pamięć w konsekwencji powinna przemieniać się w wierność, która ma strzec przed utratą daru, a dalej winna się stać odpowiedzialnością, aby nie dopuścić do zmarnowania daru. Co więcej, powinna doprowadzić do podziwu duszy względem wielkości i bezinteresowności ofiarowanego i otrzymanego daru. Tragedia pod Smoleńskiem jest wyjątkowym darem, ofiarowanym najpierw tym, co polegli pod Katyniem, następnie darem wyjątkowym dla całej Polski, ale też dla każdej ludzkiej osoby. Darem jest sam motyw, motyw pełni szlachetny, który wypływa z przekonań religijnych. Jest on mocno usytuowany w Piśmie Świętym. Pamięć o zmarłych. Często już Stary Testament nawoływał do tego, aby pamiętać. A tryb rozkazujący pamiętaj albo pomnij daje o sobie znać przy różnych okazjach. Zresztą ofiara Chrystusa złożona na krzyżu, powtarzana w sposób bezkrwawy na ołtarzach, jest także pamiątką, staje się owocem pamięci. I dziwić nas może to, że są ludzie, którzy nie chcą tego prawa ludzkiego uznać, jakby boją się pamięci, ale na to nic nie poradzą. W ostatnich kilkunastu dniach liturgia przypominała nam różne wydarzenia. Najpierw zatrzymajmy się przy uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Początek Wielkiego Tygodnia. Dziwnym byłoby nie zwrócić uwagi na szczery entuzjazm, jaki towarzyszył temu wjazdowi. Ale święty Łukasz pisze, niektórzy faryzeusze spośród tłumu mówili do Pana Jezusa: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł Pan Jezus: Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. I gdybyśmy my umilkli, kamienie pod Smoleńskiem i w całej naszej ojczyźnie z pewnością wołałby wciąż o tym, co się stało 2 lata temu. Pamięci nie da się zadusić. Nie udało się to w odniesieniu do męczenników Katynia. Nie może się udać w odniesieniu do tych, którzy pielgrzymowali na miejsce zbrodni. I chociaż nie dotarli do samych grobów, to jednak swoim męczeństwem poniesionym w słusznej sprawie najpierw ukazali grozę tego, co się działo przed 70 lat, a następnie oddali życie swoje pielgrzymując w poczuciu obowiązku
aby wstrząsnąć sumieniami całego świata. O tym świadczyły pierwsze dni żałoby. Tysiące, setki tysięcy zniczy. I ten tygodnie trwający pogrzeb, o tym zapomnieć nie można. O tym zapominać nie wolno, gdyż jedna i druga krew została przelana za ojczyznę. Jedna i druga krew ma użyźniać glebę naszych serc i naszych umysłów, ale pod warunkiem, że będziemy o tym pamiętali. Jak pamiętali o krwi przelanej przez swoich poprzedników żołnierzy Polski i podziemnej, harcerzy i harcerki, ale i wszyscy ludzie pielęgnujący leśne mogiły, stawiający na nich krzyże, kładący kwiaty. I dlatego może budzić nas zaskoczenie, ale to słuszny niepokój, kiedy zaczęliśmy się dowiadywać, że na polskiej ziemi może zabraknąć miejsca dla uczczenia pamięci prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki, ostatniego prezydenta z uchodźstwa i 93 pozostałych uczestników narodowej pielgrzymki. Ginie prezydent Rzeczypospolitej, oddaje życie ostatni prezydent na uchodźstwie, jak gdyby podkreślając, że to nie tylko tam, w obecnych granicach znajdująca się Polska, ale cała emigracja, całe uchodźstwo, a więc i cała Polska i wszyscy Polacy przeżywają tę straszliwą tragedię. Z tego to względu warto odwołać się do niewielkiego wierszu Orlątko z Od Ota. Z prawdziwym karabinem u pierwszy stałem czas. O nie płacz nad tym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plamą odchodzę dumnym tam. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. I chciałbym się zapytać, czy właśnie tam pan prezydent i cała delegacja nie powtarzają słów tego wiersza? Czy nie z nim bardziej żal właśnie nas, którzy tu pozostaliśmy? Bardziej żal Polski. Żal i to wielki. Polska jawi się być słabą. Na własnej ziemi czuje się bezdomną, a setki tysięcy, jak za czasów rozbiorów, wędruje za chlebem, traci własną tożsamość, lekceważy się kulturę wypracowaną przez wieki. Gdzieś się podziały te cnoty obywatelskie, do których przynajmniej mógł się odwoływać nasz kaznodzieja narodowy, ksiądz Skarga. Obchodzimy przecież jego rok pamięci. Potrzebna jest odwaga, potrzebna świadomość. Mówi o tym bohater Marii Rodziewiczówny w nawiązaniu do Dębu de Vajtis. Tyle wieków on stał i wszystko przetrwał. Dziesiątki pokoleń go strzegło, broniło, aż Bóg za karę takich zesłał, co ni pamięci, ni ducha ojców piersi nie mają. Najcięższy to dopust i próba. Co my warci bez pamięci starej sławy i cnoty? Martwi się, skąd ją odbudujemy i utrzymamy. Co my warci bez pamięci starej sławy i cnoty? A jednak jest nadzieja, jest perspektywa. Wypracowujemy ją, staramy się ukazać naszą pamięcią,
Także naszą modlitwą, naszymi zgromadzeniami wskazuje na tę perspektywę błogosławiony Jan Paweł II, myśląc ojczyznę. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzenia. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Wyrażam siebie i zakorzenie, jakie to głębokie, a następnie przepaja się nasze serce tym duchem, a doprowadzi nas, aby spotykać się z innymi, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie zastanawiać się nad przyszłością ojczyzny, aby nie lękać się kłopotu i zmagań, odważnie dyskutować, aby te dialogi służące naprawie Rzeczypospolitej przeniosły się do wszystkich domów, do wszystkich mieszkań, bo są potrzebne. Okazuje się, że jest jakaś droga, a może dróżka na razie, która prowadzi od jednego do drugiego, która jakby paciorkami różańca ogarnia nas wszystkich jednocześnie. Oby skuteczny, oby owocny. Tak to widział sługa Boży prymas tysiąclecia, gdy uczył naród, który kończy jedno tysiąclecie, musi się wspierać na błogosławionych doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i program na przyszłość. Wiedział dobrze, dlaczego to mówi. Doświadczył przecież straszliwej wrogości w czasie świętowania tysiąclecia chrztu i państwa polskiego. Jakie fale wrogości zalewały ówczesne media, tego nie da się opisać. Można je jednak w jakiejś części porównać do współczesnych tendencji, które jak zły duch boją się wody święconej, lękają się błogosławionych doświadczeń dziejowych, mądrości z nich płynącej, siły i jasnego programu na przyszłość. Lękają się innego patrzenia na świat. Posługują się różnymi metodami, dlatego ciągle ograniczają możliwości wolnej prasy, radia i telewizji, bo czymże można wytłumaczyć to nastawienie Krajowej Rady do spraw przyszłości telewizji trwałej. Prymasowska wizja współdziałania wszystkich zdrowych sił w państwie dla dobra Polski i Kościoła była mocno osadzona i oparta na solidnych przesłankach oraz motywacjach. Pisał o tym przed 11 lat dobrze znany współczesny polityk. Oto słowa jego. Nie wydaje się jednak, żeby prymas traktował to zadanie jako funkcję zastępczą, jako funkcję usprawiedliwioną tylko tym historycznym nieszczęściem, jakim były najpierw rozbiory, a potem komunizm. Wydaje się, że zdaniem kardynała Wyszyńskiego również w normalnych warunkach, czyli w warunkach wolności, w warunkach suwerenności państwowej, Kościół i religia powinny przenikać wszystkie sfery życia publicznego, nasycenie kultury, gospodarki i polityki wartościami chrześcijańskimi. To jest naturalna konsekwencja faktu, że każdy naród chrześcijański jest narodem ochrzczonym. Ta obecność pierwiastków religijnych jest zresztą konieczna nie tylko ze względu na ekonomię zbawienia, ale również z punktu widzenia doczesnego pochodzenia, gdyż żywotność religii jest warunkiem rozwoju
wszystkich pozostałych dziedzin życia. Dlatego też prymas podkreślił, że wszelkie formy prześladowania Kościoła są równoznaczne z walką z narodem. Ważne to stwierdzenie. Wszelka forma prześladowania Kościoła jest równoznaczna z walką z narodem. Tak pisał przed 11 laty obecny minister sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że pamięta. Jakie za ową deklaracją pójdą czyny? Módlmy się, aby zgodne z nią, zresztą sprawiedliwość jest czym niepodzielnym, niezbędnym w życiu jednostek i społeczności. Benedykt XVI przypomina o tym. Pisze, orędzie chrześcijańskie jest pozytywną odpowiedzią na ludzkie pragnienie sprawiedliwości. Jaka jest zatem sprawiedliwość Chrystusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwość pochodząca od łaski, według której to nie człowiek naprawia, uzdrawia siebie samego i innych. Nawrócić się do Chrystusa oznacza w gruncie rzeczy właśnie to. Wyzbyć się złudzeń, wyzbyć się poczucia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak, potrzeby Jego przebaczenia, a także przyjaźni. I w tym świetle jeszcze wyraźnie można postrzegać sens modlitewnych zgromadzeń, które wciąż trwają po smoleńskiej tragedii. Widzimy bowiem niewystarczalność sprawiedliwości ludzkiej. Jest to rzecz ewidentna. Nadzieja kieruje nasze poszukiwania tejże sprawiedliwości ku Bogu. I tak to mówi papież. Gdyż tylko w Chrystusie człowiek może być usprawiedliwiony. Zrozumieli to dobrze słuchacze świętego Piotra, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu Dziejów Apostolskich. Książę apostołów, wzmocniony obecnością Ducha Świętego, bez jakichkolwiek obaw mówi do zebranych o tym, że to oni ukrzyżowali Jezusa, ale Ojciec uczynił Go i Panem, i Mesjaszem. Zgromadzeni Żydzi przejęli się tym bardzo. Spokornieli pytanie, cóż więc mamy czynić? A święty Piotr odpowiada, nawróćcie się, niech każdy z was ochrzci się, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Nasze modlitwy, nasze cierpliwe pielgrzymowanie do miejsc związanych z życiem i działalnością, zwłaszcza prezydenta Rzeczypospolitej, jest niczym innym, jak odwoływaniem się do Bożej sprawiedliwości, skoro ta ludzka jest niewydolna, albo jeszcze gorzej, jest zwyczajnie zakłamana. Bo patrzymy, co nas otacza, jakie głosy, jakie tendencje dają sobie znać, ileż tam rzeczy absurdalnych, przeciwnych ludzkiej naturze, ileż tam różnego rodzaju kłamstwa. Nie wiem, czy w tym wypadku, w odniesieniu do tych okoliczności, tego wszystkiego nie trzeba by nazywać imperium kłamstwa. Pamięć jest potrzebna.
jest potrzebne, aby podążać łatwiej ku prawdzie. Przecież znajdujemy się w okresie liturgicznym, który ma swoje korzenie w męce Chrystusa, a swój największy owoc w Jego zmartwychwstaniu. Wielki Piątek wsłuchiwaliśmy się w opis męki pańskiej, podany przez świętego Jana. I co nas mogło, a nawet powinno szczególnie zainteresować, to dialog Syna Bożego z Piłatem. A dotyczył on prawdy. Do prawdy odwołuje się Pan Jezus, kiedy tłumaczy namiestnikowi: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Zaskoczony był Piłat takim postawieniem sprawy, ale najprawdopodobniej zniecierpliwiony tym wszystkim już nie czekał na całą odpowiedź, tylko wyszedł do tłumów, aby im powiedzieć, że nie znajduje w Jezusie jakiejkolwiek winy. Tłum już został odpowiednio przygotowany. Domagał się śmierci. Wtedy Piłat, usiłując jednak ratować Chrystusa, o którym był przekonany, że jest absolutnie niewinny, nawiązuje do miejscowych zwyczajów, według których na żądanie ludu mógł uwolnić przed świętem Paschy jednego z uwięzionych. A był uwięziony w niej pewien zbrodniarz, skazany za mord i rabunki imieniem Baranowicz. Zapytał więc, bo już i dawniej były wybory. Zapytał więc, kogo ma wypuścić. I wtedy rzecz się stała nieprawdopodobna. Tłum postawił na Barabasza. W tym tłumie było wielu, którzy doświadczyli dobra ze strony Jezusa. A jednak stało się inaczej, niż mogliśmy przypuszczać. Nie chcemy potępiać tamtych ludzi, zwłaszcza, że my mamy za sobą doświadczenia wielu wieków, a jednak także potrafimy stawiać na Barabasza. To dzieje się również i w naszej ojczyźnie. Ileż to raz ludzie są gotowi tak postąpić. To dzieje się na naszych oczach. Mamy kłopot z prawdą. Ma jeden kłopot różne systemy społeczne. Fiodor Dostojewski. Warto sięgnąć do sposobów myślenia ludzi tego wielkiego kraju. Jesak opowiada o rozmowie dwóch przyjaciół. Rzecz dzieje się w knajpie. Nie brakowało tam alkoholu. To normalne. Jeden z nich mówi, że ogromną nienawiścią, ale to wyjątkową, o swoim dawnym, dobrym znajomym. Ta nienawiść aż się przelewała w jego słowach, a nawet gestach. Wówczas rozmówca, chcąc wyrazić mu współczucie, zrozumienie, zauważył: ten twój znajomy musiał ci wyrządzić straszliwą krzywdę, jakieś potworne świństwo. I stała się dziwna rzecz. Narzekający zaprzecza. I potem mówi: to ja mu wyrządziłem najpierw wielkie świństwo. To ja go skrzywdziłem, a potem zacząłem nienawidzić. Warto pytać tych, którzy nas nienawidzą, którzy nienawidzą Kościoła, którzy nienawidzą dziejów Polski, którzy nienawidzą pamięci, którzy nienawidzą tak wielu rzeczy. Dlaczego to robią? Czyżby wcześniej postąpili niegodnie? Straszliwie powikłano.
straszliwie powikłana może być dusza człowieka. Kiedy jednak w ostatnich tygodniach dawały się słyszeć różne agresywne ataki, to pomyślałem sobie, że Dostojewski ma rację. Najpierw krzywdzono Kościół, niszczono tak wiele, rabowano. Najpierw atakowano prezydenta i to nie w obcych, ale w naszych i nie tylko prywatnych, ale publicznych mediach. A potem... Potem szuka się wymówek i kłamstw. Nienawiść powraca. Takie zachowania i takie postawy nie mogą budować zdrowego społeczeństwa. Musimy szukać ratunku. Mamy czas paschalny, okres liturgiczny ukazujący Chrystusa zmartwychwstałego, niosącego sprawiedliwość, prawdę, a zwłaszcza miłość. Po to bowiem Syn Boży przyszedł na ziemię, aby dopomóc nam, każdemu człowiekowi, uwalnianiu się od zbrodni, od nienawiści, aby darzyć nas tymi wartościami, treściami duchowymi, dzięki którym nasze człowieczeństwo może stawać się coraz bardziej dojrzałe i wiarygodne. Oto dzisiejsza scena z Ewangelii. Święta Maria Magdalena ma kłopot ze znalezieniem ciała Jezusa, a potem w rozpoznaniu Jego osoby. Ale wystarczył jeden moment, kiedy Pan Jezus zawołał ją po imieniu, rzekł: Mario. Ona go wówczas natychmiast rozpoznała. To zachęta, abyśmy tak się zbliżali do Chrystusa, abyśmy Mu pozwalali, Chrystusowi, aby nas przywoływał po imieniu. Bądźmy zawsze więc bliscy Jego osoby. Wtedy łatwiej będzie nam budować cywilizację, cywilizację miłości, cywilizację życia, cywilizację rozwoju. Nasze modlitwy przyniosą owoce, a sprawiedliwość dał sobie znać. Nadejdzie czas pełnego uszanowania poległych, ujawnienia prawdy o tym, co się stało przed 2 laty na smoleńskiej ziemi. Módlmy się, aby tak się stało w miarę szybko. Wtedy być może spełni się modlitwa bohatera wojny z bolszewikami, który w wieku 23 lat umiera, pozostawiając jednak krótki, poetycki testament pełen nadziei. Na tę ziemię ukochaną, na tę naszą, naszą ziemię przyjdzie nowych ludzi, plemien, takich jeszcze nie widziałem. Obyśmy to byli my, oby przyszło jak najszybciej. Amen.
grzechów naszych, błagajmy Syna Bożego. Módlmy się w intencji Kościoła w Polsce, w intencji biskupów i kapłanów, aby umocnieni wiarą w zwycięstwo Chrystusa nad władcą ciemności, byli odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana na polskiej ziemi, na której są deptane prawa boskie i ludzkie. Przywykły się nie. Dzisiaj w szczególny sposób zanosimy przed Boży tron modlitwę w intencji naszych braci i sióstr tragicznie zmarłych w śmiertelnej pułapce pod Smoleńskiem. Aby oglądali oblicze zmartwychwstałego Jezusa i cieszyli się życiem w Jego obecności. Niech pamięć o nich umacnia naszą nadzieję w to, że w ich wielka ofiara połączona z ofiarą Chrystusa będzie początkiem zmartwychwstania naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Jesteśmy powołani do prawdy, do świadczenia o prawdzie swoim życiem. Dobry Boże, staję przed Tobą, aby podziękować Ci za tych wszystkich, którzy byli naszą podporą i otuchą, kiedy nasi najbliżsi zginęli w rozerwanym polskim samolocie pod Smoleńskiem. Prośmy Pana o światło dla tych, którzy poświęcają swe siły dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy, aby prawda odniosła ostateczny triumf w naszej Ojczyźnie, a winni otrzymali dar przebaczenia. Niech zmartwychwstały Chrystus pocieszy dotknięte niesprawiedliwością serca rodzin i umocni nadzieją na spotkanie w Jego Królestwie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się w intencji naszych braci Węgrów, aby dobry Bóg błogosławił ich wysiłkom w odbudowie Ojczyzny, by z odwagą stawiali czoła możnym tego świata, pozostawiając wiernymi Bogu, który strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych i wiernych sobie. Niech moc zmartwychwstałego Chrystusa będzie ich siłą. Ciebie prosimy. Bożej opiece polecajmy naszą sprzedawaną Ojczyznę, abyśmy nie tracili ducha i nadziei, a pamiętając o ofiarach i tradycji solidarnościowej, potrafili podnieść trud walki w obronie wiary, Ojczyzny wolnej i suwerennej, sprawiedliwej i dostatniej, w której szanowany jest każdy człowiek, prawa boskie i ludzkie. Ciebie prosimy. Nie ma praw i wolności bez sprawnie funkcjonujących instytucji państwa prawnego, tak jak nie ma silnego państwa bez wolnych obywateli. Nie ma wolnych obywateli bez społeczeństwa obywatelskiego, który promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Tego rodzaju państwo jest warunkiem rozwoju jednostki, jest niezbędnym komponentem siły narodu i konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej. Idąc za przykładem mojego świętej pamięci ojca Janusza Kochanowskiego, módlmy się, abyśmy w obronie praworządności i sprawiedliwości byli zawsze mężni i odważni. Martwi nie są w stanie wołać o sprawiedliwość. Obowiązkiem żywych jest czynić to za nich. Módlmy się,
abyśmy w sile odnajdywali zmartwychwstanie, zjednoczeni potrafili powstać po nasze prawo do prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, choć jestem jeszcze dzieckiem, tak jak i Ty, kocham moją ojczyznę, polską historię i tradycję. Proszę Cię, abyś dał nam siły, tak jak dawniej wszystkim powstańcom, którzy bronili Polskę, abyśmy i my stawili się w jej obronie, w obronie polskiej szkoły, języka i historii. Panie Jezu, dziękuję za dar bycia Polakiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Módlmy się za tych wszystkich, którzy swoje zdolności, talenta i możliwości skierowali, aby wykryć prawdziwe przyczyny narodowej tragedii podsmoleńskiej. Szczególnie módlmy się za Radio Maryja, Telewizję Trwa, Nasz Dziennik, Gazetę Wyborczą. Gazetę Polską, parlamentarny zespół pana posła Antoniego Macierewicza, a także za setki tysięcy tych Polaków, którzy swym podpisem zadeklarowali wolę powołania Międzynarodowej Komisji do prawdziwego wykrycia śmierci naszych bliskich, elity polskiego narodu. Niech dobry Bóg otacza ich swoją opieką i błogosławi ich działania. Ciebie prosimy. Rządzący i parlamentarzyści bronią życia dzieci, szczególnie tych, które są jeszcze pod sercem ich mam. Niech każde dziecko w Polsce rodzi się z miłości taty i mamy, a te, które ich nie mają, niech znajdą nową rodzinę. Ciebie prosimy.
powinniśmy tak wyrażać nasze współczucie i naszą solidarność z nami. Sam do siebie urbatny poszło, obojmuje dusza do mnie, gdzie posunął drogi i byłem wzruszony przez was, widząc was, jak w smutku, ale z godnością pamiętacie na ofiarę Widzę Bogu, że moi chętnie jesteś, widzę te i ty mnie, ewrzydę te i ci mnie. Wierzę, że ta katastrofa, tak samo jak dzisiaj się dzieje, umocnia naszą wiarę i umocni naszą jedność. Jak ci, którzy wierzą w Polsce, w Krakowie. To tak, to dobrze.